Bajka z książki usypianki Marty Berowskiej. Książeczki z półeczki. Pokłóciło się książeczki z dębowej półeczki. Ta z obrazkami uważała, że jest najpiękniejsza. Ta z wierszykami, że najmądrzejsza. A ta o dalekich krajach, że najważniejsza. I ja będę pierwsza, bo mam okładkę we wszystkich barwach tęczy, mówiła jedna. A ta druga powtarzała jak papuga. Kto nie zna wierszy, nie będzie pierwszy. Trzecia prezentowała pozłacane brzegi okładki i mapy z całego świata. A ja jestem uczona, znam trasy podróży i miejsca wielkich odkryć. Ależ nic podobnego, bo ja nie, bo ja. Tak się kłóciły książeczki do chwili, gdy przyszła Ewelinka i wzięła wszystkie trzy. Rozłożyła je na stole i na kartkach pierwszej znalazła obrazek ze starym zamkiem. W drugiej znalazła baśń o królu popielu, a na mapie z tej trzeciej znalazła miejsce, gdzie stoi mysia wieża. Wszystkie jesteście najważniejsze, powiedziała i zakończyła kłótnię. Czytała Katarzyna Świderska.